Czy marzymy o wolności? Czy Polacy marzą o pięknej, dobrej, silnej, wielkiej Polsce? Ja ze swoim marzeniem o takiej Polsce idę od dziecka. Kiedy się jeszcze moim kolegom ze styropianu nie śniła Solidarność, nauczyciel historii pytał 40-osobową klasę, kto kim chce być. Kiedy spytał mnie, jako jedyny powiedziałem, że chcę być politykiem. Jakim? Uczciwym. Minęło 40 lat. Byłem burmistrzem, byłem starostą. Było moich kolegów samorządowców 1000. Ja idę dalej. Kolejny rok, kolejny dzień. Ciągle ze swoim marzeniem o pięknej, dobrej Polsce, o której marzy mój dziadek, mój ojciec, o której marzy każdy z nas. I nigdy nie popełnię błędu, żeby łączyć się z tymi, dla których moje cele są tylko środkami, bo nie łącz się nigdy z tym, dla którego środkiem jest to, co dla ciebie celem. Mniejszość moich kolegów i przyjaciół ze Styropianu zachowała w sobie sumienie. Gdyby Chrystus w taki sposób pojmował świat, to nie zbudowałby najpotężniejszej siły w historii ludzkości. Ona nie ma armii, ale jest armią. Taką armią jesteśmy również my. Tylko ta armia na swoje zwycięskie bitwy i wojny musi zasłużyć. Mojżesz prowadził do ziemi obiecanej swój naród 40 lat. Dlaczego? W tym czasie musiał zmieniać swój naród. Tak i my musimy zmieniać nasz naród. I nie łudźcie się, że będzie to krócej, niż było u takich jak Oleszczyk. Zawsze będą kolejne zadania. Zawsze będzie naród do zmiany. Kolejne jego pokolenie. Bo to jest praca, która, żeby miała swój pozytywny skutek, musi trwać ciągle. Ale żeby zmienić naród, trzeba zmieniać ludzi, którzy tworzą ten naród. Ustawicznie. Żeby zmienić ludzi, którzy tworzą naród, trzeba zmienić ich serce. Żeby zmienić ich serca, trzeba w tych sercach zasiać nieskażone ziarno prawdy. I dopiero wówczas prawda powróci do tych, którzy ją w czyn wprowadzają. I tak i nam dopomóż Bóg.